Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkiss, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gier IO, tym razem Hexar.io, czyli Hexario, takie troszeczkę w innej wersji, troszeczkę odmienionej, ale zanim zaczniemy, to chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na G2, gdzie możecie oczywiście kupić gry taniej z kodem Trapper 3% zwrotu. A my zaczniemy sobie rozgrywkę. Gra jest, jak mówiłem, podobna do Hexario, jednak to jest gra, która nazywa się Hexar... to jest Hexario, a chodziło mi o... o Boże. No w każdym razie, podobną grę, też opartą właśnie na tego rodzaju rozgrywce, tylko że ta jest troszeczkę inna. Ta troszeczkę się różni, bo tutaj musimy sobie klikać tam, gdzie chcemy się poruszać, plus dostajemy bloki. Pierwsza osoba ma 1000 bloków, myślę, że nie jest źle. Plus tutaj mamy boosty, czyli mamy takie zielone kulki, które możemy zbierać i dzięki nim możemy się trochę bardziej doboostowywać. Jak widzicie, w ten sposób... O, jestem przy brzegu, to mi się bardzo podoba, ja przy brzegu zawsze lubię być, jeśli chodzi o tego typu gierki, więc na spokojnie, pyk, pyk, pyk. Zaraz się tu zamkniemy i tyle, i nikt nam nic nie zrobi. Dobrze, więc polecimy sobie teraz na górę trochę, tu jest jakiś inny koleś, więc postaramy się zamknąć. Już mamy w tej chwili 370 punktów, ja oczywiście postaram się być pierwszy na mapce. Dobra, gościu, giniesz, dzięki serdeczne, prawie ci się udało mnie zabić, jednak nie za bardzo byłeś w stanie. Dobrze, już jestem wolny. Ja ogólnie będę starał się lecieć cały czas na tych boostach jakiś, które się tutaj znajdują, bo nie ukrywam, że jednak to jest coś fajnego, co można sobie fajnie wykorzystać. Tu jest niebieski, który chciałby sobie coś podziałać, ale sobie nie podziała za bardzo. Tu już jest żółty, tu jest gościu, który nazywa się Cały. Okej, niech sobie będzie Cały, czy będzie go pół w sumie. Nie obchodzi mnie to za bardzo, gościu, giniesz, dzięki. Mam 800 punktów i już jestem pierwszy. Nie zmieniłem niku, nazywam się Hexario. Nie za bardzo chyba zwróciłem uwagę, gdzie nick jest. Ale już jestem pierwszy, więc już założenie odcinka zostało, powiedzmy, załatwione, jeśli tak to mogę powiedzieć. No i cóż, postaramy się dojść po prostu jak najdalej się tylko da. Dobra, dziękuję, kolejny koleś. Mam wrażenie, że tutaj gracze troszeczkę gorzej sobie radzą niż na zwykłym tamtym Hexie. Bo tu gościu mógł mnie na spokojnie zamknąć, a tego nie zrobił. Czemu? Niestety nie wiem. Grają dosyć specyficznie. Ja sobie tutaj tak chyba pojadę w ten sposób. Tego kolesia na razie nie będę załatwiał. Mam 1200 punktów. O, już sobie został załatwiony. Tu gościu widzę, że się na mnie, na moje życie czaił. Jednak ja nie chcę mu oddać swojego życia. Tu jest ważne dosyć, żeby na tych boostach lecieć. Bo jak się nie leci na tych boostach, to można mieć całkiem ciężki żywot. Ja postaram się tutaj troszkę tych bloczków jeszcze pozabierać, które miałem takie pojedyncze. Proszę bardzo, tu jest gościu, który sobie działa. Pyk, dziękuję, nie macie. Serdecznie, kiedy zbijacie się z kimś bezpośrednio, co jest? O właśnie. Kiedy uderzycie się z kimś bezpośrednio, no to niestety giniecie. Ale udało się być pierwszym, teraz myślę, że również nie będzie to coś jakoś wybitnego, żeby stać się pierwszym również. Postaramy się jakoś to zrobić. Postaramy się zagarnąć duże ilości terenów. Tu jest gościu, którego sobie zbijemy. Tu jest drugi gościu, z którego sobie zbijemy. I sobie wracamy do bazy. I tyle, ja dziękuję. Już mam 300 coś punktów. Tu nie dostajemy punktów bonusowych w ogóle za zabójstwa. Żeby też nie było. Okej, wracamy. Były małe problemy z nagrywaniem samej kamerki, aczkolwiek już wszystko jest jak najbardziej okej. Powolutku zdobywamy sobie punkciki. Ogólnie starają się mnie trochę rozebrać tutaj, bo ja nie mam tak jakby możliwości. O, pyk. I outplay, dziękujemy serdecznie. Troszeczkę się wykręciłem. Mam 700 coś punktów i będę starał się teraz tego różowego ściąć trochę. Nie za bardzo się udało. Chciałbym jakieś boosty sobie pozbierać. No i gościu, po tobie, dziękuję serdecznie. Troszeczkę nie ogarnąłeś, jakby nie patrzeć, a ja sobie skorzystam z tego. No, więc trzeba ogarniać, trzeba powoli się łączyć. Kawałek do kawałka. Czy tutaj jest zielony w ogóle, który sobie przyszedł do mnie? Co ty w ogóle kminisz? Nie rozumiem. A ty też co kminisz? Co wy tu czasem robicie w tej grze? To ja naprawdę nie rozumiem. Niektórzy ci gracze to naprawdę nie wiem, jakby trochę przymało IQ mieli. I znowu jestem pierwszy, widzicie, proszę bardzo. Nic jakoś nadzwyczajnie ciężkiego, coś naprawdę fajnego. Cały czas jestem na topce, jestem po prostu najlepszy w tą grę. O, tyle. Mam 7% mapy już na chwilę obecną. I pyk. I wjeżdżam sobie. I już mam 8% mapy. Takie prawdziwe 8%. Jak będę miał 10% mapy, to będę całkiem, powiedzmy, nieźle ustawiony. Pyk. I dziękuję serdecznie. Koleś, nie macie. 1500 punktów prawie przede mną. Nie mam niestety boostów żadnych na chwilę obecną, co jest dosyć średnią opcją. Bo jakby nie patrzeć na przyszłość... I dziękujemy. Outplay. Nie macie.
niebieski widzę, że tu mi stara się trochę zagarnąć moje tereny, moje włości próbuje ukraść. Jednak ja się nie będę dawał tak łatwo. Co wy sobie myślicie? 1600 punktów, 1645. I to akurat w tej grze oznacza, że mam dokładnie tyle tych heksów zdobytych. Czyli mam 1600 coś w tej chwili na koncie. Zielony, co ty tu w ogóle kminisz? Nie wiem, co wy próbujecie czasem zrobić, naprawdę. Dobra, skoro tu mam trochę miejsca, to postaram się wykorzystać tego speeda jak najbardziej, żeby zdobyć trochę tych punktów. 60 coś bloków zdobyte. I to jest całkiem nice wynik. Tu jest zielony, który zdążył się zamknąć w międzyczasie. Więc to nie jest jakiś większy problem. Zielony się będzie zamykał, ja mam prawie dwa koła punktów. No i nie muszę nic zbytnio na chwilę obecną robić. No tu widzę, że się szary. Wszyscy się zaczynają dołączać gdzieś tutaj obok mnie. I to nie jest zbyt fajne, bo jednak szukam drogi rozwoju, a ja muszę się rozwijać w jedną stronę, a oni się rozwijają w pięć stron. Dobra, giniesz. Dzięki serdeczne. Troszeczkę więcej punktów jest mi potrzebne, dzięki wam. Dobra, pyk, pięknie. Może postaram się tego szaraka załatwić w jakikolwiek sposób. No i dzięki. Szaraczka nie ma. Dzięki. Brązowiaczka nie ma, ciebie też nie ma. No i proszę bardzo, i pozbyłem się kilku kolesi, którzy chcieli zdobyć moje tereny, dzięki czemu mam teraz na spokojną ilość punktów, która wynosi prawie 2500 i mam prawie 15% mapy. Wątpliwe jest, żeby można było zdobyć więcej niż na przykład 20% czy coś takiego. No i gościu, giniesz w ogóle, nie? Nie! A, o, nie zginąłem? Czemu? Nie rozumiem tego. No i dzięki. Nie rozumiem w ogóle, przez chwilę już się tak zawahałem, mówię, nie, co ja zrobiłem, mówię, nie, dobra, koniec, przegrałem. Nie, wygrałem. Dobra, gościu, ty giniesz akurat. Dzięki. Tutaj jeszcze mamy niebieskiego, który się powolutku wbija w nasze włości, dzięki serdeczne, ciebie też nie ma. 2700 punktów, cały czas broni. O, dwóch kolesi, którzy mają te same kolory. Ciekawe jestem, jak rozpoznają to wszystko. To ile tych kolorów, powiedzmy, tych punktów mają. Dobra, buścik, kapuścik i zbieram trochę punkcików. Po 40 coś, tutaj się w czerwonego... Ach, blisko było, krychlik, kurde, udało ci się. 2800, prawie mam 3000 punktów. Czyli prawie 15% mapy. Jeśli 3000 heksów to 15% mapy, to 30 tysięcy to 150, czyli 20 tysięcy kwadracików jest na całej mapie. Jeśli ogólnie dobrze to policzyłem. Dobra, pyk, nie tak, tak. Postaram się teraz zagarnąć trochę zielonego, bo zielony trochę się zaczął rozbudowywać i zielony jest zaraz po mnie, jeśli chodzi o punktację. Więc trzeba mu trochę podkradać, co by nie powiedzieć. Dobra, ogólnie to niebieski ciebie nie ma. Z tobą już nie ma co grać. Minecraft Kid, okej. Okay. Ciebie też trzeba trochę załatwić, bo ty masz 800 coś punktów, więc trzeba się ciebie pozbyć. Dzięki. Cześć. Fajnie się grało, już nie jesteś trzeci. Zaraz może jeszcze uda mi się tego RRRFS-a załatwić. O, co jest? O! To ciekawie. Co, aż tak rozwaliłem serwer, że... Powiedzmy, nie wiem, a byłem aż tak dobry? PC per hit your tail and you died. Okej, to chyba był jakiś lag, ale 15% mapy to nie jest mało. I znowu możemy się rozwijać w ten sposób. Możemy calutki czas. Tu już widzę, że czerwony się zapuścił troszeczkę za bardzo i sobie zginie. Cześć. Trzymaj bardzo. Pierwszy ma 1000 punktów. Raczej bez problemu, biorąc pod uwagę, że już mamy 150. A nie, chyba jeszcze nie liczy tak, że każdy to jest... niemożliwe, żebym miał w tej chwili 220 bloczków. Nie, to raczej nie może być w ten sposób. Musi być jakoś liczone za bloczek, że za bloczek jest punkt. Jeśli ktoś wie i wie, jak to policzyć, to chętnie się dowiem. O, tu już jest w ogóle blok mapy. Tak jakby blok, no... Nie wiem. Granica, o! Tego słowa szukałem. Już mam 300 coś, zaraz powinienem wbić się na piąte miejsce. No i dzięki, gościu. A ty kurde, cwaniaku jeden. Coś ty sobie myślał. No i nie macie. Pff. Ja rozumiem, że chciałeś być dobry i fajny i tak dalej. O, w tego trzeba jeszcze wjechać, bo co on sobie myśli w ogóle? Sia. Chciałeś mi zabrać moje bloczki, co, gościu? Dobra, pięknie. I pozabierane bloczki, tu pozabierane bloczki. O, w ciebie wjeżdża w żółty, a ja wjeżdżam w ciebie. I jeszcze w żółtego wjadę. A, kurde, ale double kill. I już jestem pierwszy, proszę bardzo. Ja nie mam tutaj nic w ogóle do gadki. I żółty też już leży. Dzięki. Proszę bardzo. I pięknie. I takie po prostu punkciki można sobie sypać.
że to jest coś. No, ci się rozwalili nawzajem. Nie ma w ogóle co. A, bo mapa też jest w kształcie heksa. Dobra. Ciebie, gościu, ogólnie nie ma co ruszać. Co, myślałeś, że sobie mnie załatwisz, co? Nie ma tak łatwo. Jestem bogiem w tą grę. Nie powiem nic, bo jestem naprawdę bogiem w tą grę. Tutaj widzę, że próbują sobie załapywać punkciki jakieś moje. Pokusiłbym się o atak, ale nie chcę jeszcze na chwilę obecną. Giniesz. Dlatego właśnie nie musiałem tego robić. Giniesz. Boże, ile ja mam tych fragów? Naprawdę, tych fragów to ja robię spore ilości, nie powiem. Tych graczy jestem w stanie sporo wyeliminować. Ciekaw jestem, ile uda mi się tym razem. Jak oczywiście przegram za tym podejściem, to sobie skończymy ten materiał. Ale jest na pewno ciekawie. Jest na pewno ciekawie. Mam 7% mapy na chwilę obecną. 7,5. Ciekaw jestem, co będzie, jak się tak połączę już typowo. Pyk, trzymaj, gościu. Tu będzie się chciał na mnie rzucić. Nie za bardzo, jednak, kurde. Niebieski. Jeszcze trzeba niebieskiego usunąć z mojej drogi, żebym mógł coś więcej tutaj robić. Dobra, niebieski się pokusi o coś. Niebieski się pokusi o coś. O nie. A i jeszcze tego. O! Jakie outplaye lecą. Jezus. Proszę bardzo. I teraz powinienem mieć 10%. 11% od razu mapy. Proszę bardzo. Pięknie. Naprawdę pięknie. Rozgrywka naprawdę cudowna. I dzięki, nie macie. Proszę bardzo. 11% mapki mamy. Całej mapki. No co ty sobie myślisz w ogóle, gościu? Gin. Ja nie rozumiem, co niektórzy próbują tutaj zrobić w tej grze. No cóż, nie mi w to wnikać. Dobra, czerwonemu zostawimy trochę miejsca do rozwijania się. Ja na razie zbytnio punktów nie tracę, więc na tym mi nie przeszkadza w jakiś tam żaden sposób. Ja mogę sobie tak... O, tu jest fajne miejsce. Tu mogę się tak do brzegu naprawdę fajnie doczepić. Widzę, że czerwony nie za bardzo korzysta z tego, co mu tu zostawiam, a on chyba zginął w ogóle. Tak, zginął. Czerwony sobie zginął. No cóż, w takim razie ja mogę sobie tu pójść, zebrać sobie te punkty, zebrać sobie tutaj punkty. 2300 coś. Dobra, mogę pójść tak, bo różowy już tu widzę mi kroczy. Chciałby się we mnie wbić, czy coś. A ja mogę zrobić sobie po prostu w ten sposób. Dzięki serdeczne. Spróbujemy powoli tego różowego rozłożyć i postaram się go załatwić. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w ogóle. Muszę się powoli do niego dostawać. To jest największy mój problem. 2400 punktów, 14% mapy mam. Ja mogę zrobić tak w tej chwili. O, chyba się zetną nawzajem. Nie? Co jest? Czemu wy nie wykorzystujecie takich sytuacji? Naprawdę, nie rozumiem. I gościu, nie macie. Pff. O co tu chodziło, to ja nie rozumiem. 2700, 15% mapy mam. 15% mapy należy do mnie. Tu zielony jest jakiś. Tu widzę, jakiś nowy różowy się pojawił. To jest właśnie największy problem ich wszystkich, że oni się pojawiają zaraz obok mnie. Jakby nie patrzeć, Jun. Dobra, trzymaj. Dzięki wielkie za grę, ale no, sorry, przegrałeś. Czy coś. Dobra, gościu zaraz będzie chciał we mnie wjechać. Trzymaj. Więc nie sobie za bardzo nie wjechałeś. Ja mogę sobie wjechać w ten sposób. Tu jest jeszcze szarak, który może mnie jakoś tam spróbować dojechać. Plus on jest u siebie, jakby nie patrzeć. Ciekaw jestem, jak to pójdzie z zielonym. Czy zielony tutaj się jakoś fajnie rozbudowuje, czy nie za bardzo jednak. Zielony jedzie już do mnie, więc muszę uważać. Tutaj widzę, że... Nie, zielony jedzie do mnie? Nie za bardzo jedzie do mnie. Dobra, mam w ten sposób punkciki. Dobra, trzymaj, gościu, dzięki wielkie serdeczne za współpracę. Miło było, ale się skończyło. 17% mapy należy do nas, powiem wam. Powiem wam, że 17% mapy należy do nas. Ciekaw jestem, co będzie, jak zamknę zielonego. Na razie staram się zdobyć jak najwięcej punktów jego kosztem, bo on się rozbudowuje. Dobra, myślałem, że tamten już na mnie leci i będzie chciał się, powiedzmy, będzie chciał walczyć. Jednak to nie jest to. Ja staram się tu zielonego trochę zagarnąć, jakby nie patrzeć. Zielony tu stara się do mnie cały czas dostać. Zielony chyba rozkminia, co ja chcę zrobić. I giniesz. Dzięki serdeczne. I teraz mogę się śmiało dołączyć tutaj, w to miejsce. I mamy już 20% mapy. Dziękuję serdecznie. Serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy oni się mogą we mnie zespawnować, tak jak tutaj jest niebieski chociażby, który myślę, że chciałbym się nim teraz zająć. Przynajmniej zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.
No, mogą się zespawnować. Czyli po prostu wszystkie wolne pola. Jeśli jest wolne pole, to może się zespawnować gościu i może się śmiało rozwijać. Widzę, że jest dwóch gości się tu nawet postanowiło rozwijać. Bo w końcu czemu nie? O, jeden już zginął. Nieważne. Ja bym się tu bardzo chętnie dołączył, bo ja tam po drugiej stronie mam swoje punkciki. Jednak chciałbym... Dobra, różowy giniesz, nie? Dzięki serdeczne. I teraz trzeba jeszcze niebieskiego załatwić. W jakikolwiek sposób. Mamy 20% mapy. Dobra. Jak się dostanę tam, to już będzie git. Dobra, pyk i... A, nie kliknąłem sobie. Pyk. I dzięki serdeczne, gościu. I zaraz będziemy mieli jeszcze więcej tej mapki. Całe mam nadzieję, że mi się tu w trakcie nikt nie zespawnuje. 23% mapy. Wow. To jest, nie powiem, że całkiem spora liczba. No, nie powiem, mam 4200 punktów. Nie wiem, czy wtedy jakby wygrałem serwer, czy co. Raczej nie mogą się nigdzie indziej zespawnować. Dobra, tu już widzi niebieski, że lecę po niego powoli. Dzięki. Bardzo fajnie było, ale twoja gra się skończyła już. Tu jest różowy, ja będę chciał się tam dołączyć do siebie. Ale to jeszcze, bo chcę zdobyć ze 30% mapy. 30% mapy, powiedzmy, że to jest mój cel. 30%. Chciałbym naprawdę tyle. Fioletowy ma tutaj 500 coś punktów i właśnie ginie. Dzięki. Fioletowy, prawie ci się udało, bym powiedział. Gdyby nie to, że ja tutaj byłem. Dobra. Oj, nie doczepiłem się, jednak chciałbym się doczepić. A, no i nie zamknę teraz tego wszystkiego. Bo niestety w środku pojawił mi się... O, czego załatwiłem? Tak, okej. Brakuje mi 4,04%. I to będzie całkiem fajna liczba. Mam 5000 punktów. Dobra, jeszcze 0,2 tylko. To jest niestety gościu, który jest podobny kolorystycznie do mnie. 30% mam. Dobra, gościu, giniesz sobie. Trzymaj. Proszę bardzo, jak pięknie. Jak pięknie. Dobra, gościu, ty też sobie giniesz. Plus kolejny frag dla mnie. O kurde, ale tu się grubo dzieje już. 30% mapy. To jest 1/3 całego tego heksa, którą ja mam. To jest wszystko moje. To jest moje królestwo, moje imperium. O kurde. Naprawdę jestem ciekaw, co tu się może jeszcze stanąć, co jeszcze się tu może dziać. Dobra, proszę bardzo, będę sobie zagarniał tak cały czas. Lecę na połowę tego heksa. W ten sposób. Proszę bardzo. Lecę do 6000 punktów. Na razie nie mam jakichś innych, powiedzmy, celi, które chciałbym sobie tutaj ustalać czy coś. Po prostu chciałbym sobie zamknąć to wszystko. Nie wiem, czy mi graczy będzie teraz wyrzucało tak jakby z serwera, czy o co chodzi. Nadal jest całkiem sporo miejsca, więc jakby nie patrzeć, to mogą się tu spawnować. Pewnie gdzieś tam mi się wżerają w środek. Ja co prawda na razie nie widzę zbytnio utraty, bo cały czas staram się coś przejmować. Cały czas kawałek po kawałku sobie docieram. Tu jest niebieski jakiś w ogóle. Niebieski sobie przejął trochę pole. Spoko, niech sobie niebieski tu przejmuje pole. Ja bym chciał się dostać tu na dół trochę. Ale jak sobie zajmę to pole, o Jezus. Kolejne jakieś 5% powinno wpaść. Tak przynajmniej myślę. Tu nikogo nie ma w środku, dobra. Lecę twardo. Lecę twardo i przejmuję. 35%, uwaga. 40% mapy należy do nas. Kurde. To jest naprawdę rozgrywka na najwyższym poziomie. To jest naprawdę rozgrywka na najwyższym poziomie. I nie mam tu co powiedzieć. Widzę, że tu mi się trochę powżerali, ale to nie jest ogólnie jakiś większy problem. To sobie szybko odbuduję. 41%. Kurde. Czy uda się 50% wyciągnąć? Kurde, powiem wam, że to jest takie dobre podejście po prostu. Takie piękne podejście. 42% mapy. Dobra. I lecimy w górkę cały czas. Chcę sobie dojść do tego środka mniej więcej heksa i chcę się budować w bok. Bo wiem, że wtedy w tym momencie jakoś będzie połowa. Zobaczymy. Już jest 3 graczy tylko na serwerze. Tylko 3 graczy na serwerze. One of three. Nie wiem, czy ludzie wychodzą, bo nie widzą sensu. 6,5 tysiąca punktów mam, wam powiem. To jest całkiem sporo.
Muszę przyznać, że to całkiem sporo. Chciałbym mieć tą połowę mapy. Jeden z fioletowy jest nade mną gdzieś. Nie wiem, gdzie jest niebieski. Nie wiem, czy niebieski to nie jest ten, co był tam po prawej. I teraz uważajcie. Czy uda się 50%? 50% mapy należy do nas. To jest jakaś masakra, naprawdę. To jest masakra. Tu widzę, że fioletowy próbuje swojego szczęścia. Nie za bardzo ci się uda, bo troszeczkę ogarniam w tą grę. Spróbujmy może fioletowego wyeliminować. No i giniesz, sorry gościu. Kurde, jakie outplaye. Dwóch kolesi zostało na serwerze. Jeśli bym teraz przegrał, to naprawdę lekko bym się zdenerwował, wam powiem. Ale z drugiej strony, kurde, takie outplaye tutaj robiłem. Giniesz. O! Boom! 50% mapy, 7300 punktów, 3700 bloków, 27 fragów. Who's the best? Who's the best? Wow, naprawdę za to chciałbym 7362 lajki. To było... wow, to było tak dobre. To było tak dobre podejście, że to jest coś. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście w naszym przejmowaniu całej mapy. Póki co, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!